Zadbaj o siebie w czasie izolacji. Kilka wskazówek dla trzeźwienia w tych dzisiejszych, dosyć trudnych czasach. Zapraszam, Darek Dopierała. Obecne ograniczenia to przede wszystkim kontakty z ludźmi, ale także ograniczenia aktywności. Zamknięte są lokale gastronomiczne, hotele, kina, baseny i siłownie, czyli te miejsca, które sprzyjają naszej aktywności. Odwołane są zajęcia grupowe, terapia grupowa, ale też często ograniczona jest terapia indywidualna. Również coraz więcej oddziałów szpitalnych, stacjonarnych wstrzymują przyjęcia. Niezalecane jest również uczestnictwo w meetingach, chociaż mamy zalecenie, aby nie uczestniczyć w spotkaniach grup powyżej 50 osób. Często jednak meetingi się również nie odbywają. Kolejna rzecz, która wiąże się z ograniczeniami, to płyny do dezynfekcji, które są w większości oparte na alkoholu, a jego zapach może być silnym wyzwalaczem zewnętrznym. Może napotkać na zagrożenie bądź utrudnienie w zaspokojaniu potrzeb, takich jak potrzeba bezpieczeństwa, stabilizacji czy samorealizacji. Pojawiające się poczucie zagrożenia może też wpływać na dezorientację i niepewność co do przyszłości. Pamiętaj, że w uzależnieniu występuje także obniżona odporność na monotonię i nudę, która niestety może się pojawić w przypadku, kiedy jesteś w izolacji. Pamiętaj o mechanizmie nałogowego regulowania uczuć. Nadmiar czasu wolnego często sprzyja rozpamiętywaniu, nakręcaniu napięcia. Skupiamy się na problemie, a nie na jego rozwiązaniu. Ograniczona aktywność wpływa również na to, że mamy coraz mniej naturalnych sposobów na dostarczanie sobie uczuć. Może się też pojawić poczucie osamotnienia, bo jednak ograniczamy swoje kontakty z ludźmi, bezsilności wobec choroby i porażki. W takich sytuacjach łatwiej może pojawić się złość, której powodem, o czym już wiesz, jest niezaspokojenie potrzeb, ograniczenia i przekraczanie naszych barier. Wszystko to może sprzyjać częstszemu pojawieniu się złości i głodu alkoholowego. Musisz pamiętać o tym, że nawrót często zaczyna się od izolacji, a w czasie koronawirusa, kiedy mamy ograniczyć swoją aktywność, często ta izolacja jest właśnie wręcz wskazana. Ostatnią rzeczą istotną, która ma wpływ na Twoje samopoczucie jako osoby uzależnione, jest to, że ważne jest w trzeźwieniu planowanie dnia i zachowanie równowagi. W przypadku ograniczonego kontaktu z innymi ludźmi, w przypadku izolacji, jest to szczególnie ważne. Co proponuję? Jakie są moje propozycje i zalecenia? Terapia. Sprawdź, czy Twoja poradnia udziela świadczeń w ramach tzw. teleporady finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Poszukaj meetingów online. Podaję linki do przykładowych meetingów. Wrzuć w wyszukiwarkę Google meetingi online i znajdziesz propozycje. Poszukaj osób, które prowadzą terapię online za pomocą Skype'a lub innego komunikatora. Pamiętaj, że w ruchu AA istnieje funkcja sponsora. Poszukaj go i zadzwoń. Jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi, skorzystaj z książki w swoim telefonie. Zadzwoń lub skorzystaj z takich aplikacji jak Skype, Messenger, Viber lub WhatsApp. Pamiętaj, że na pewne zdarzenia nie mamy żadnego wpływu. To myśli powodują określone uczucia i głód alkoholowy. Pamiętaj, że zapach alkoholu jest wyzwalaczem zewnętrznym, a to Twoje myśli mogą zmienić go w głód alkoholowy. Uczucia powstają w wyniku naszego działania. Pamiętaj o tym. Działanie może być twórcze, na przykład praca, hobby, jakiś inny rodzaj zajęcia, albo uczucia powstają w wyniku kontemplacji, na przykład podziwianie przyrody, sztuki, filmu. Zaplanuj sobie każdy dzień. Znajdź w nim miejsce na pracę, sport, rodzinę, kontakty z ludźmi, telefoniczne, internetowe oraz wypoczynek. Skorzystaj z coraz bogatszej oferty. Wybrane muzea umożliwiają zwiedzanie online. Różne platformy zapewniają również dostęp do filmów, programów czy koncertów. Korzystaj jedynie ze sprawdzonych źródeł informacji i dawkuj sobie wiadomości o epidemii. Może tylko kwadrans dziennie? Pamiętaj, że skupianie się wyłącznie na problemie, koronawirusie lub zagrożeniach sprzyja nakręcaniu emocji, a nie rozwiązywaniu problemu, który możesz nazwać tak: jak sobie poradzić z czasem wolnym i izolacją?
Skup się na ćwiczeniu swojego ciała, gimnastyka, głębokie oddechy, relaksacja i medytacja. Rób to, co Ciebie rozluźnia i sprawia przyjemność, pamiętając, że powinno to być bez alkoholu i żadnych innych używek. Znajdź kogoś, z kim możesz porozmawiać o swoich obawach i emocjach. Skorzystaj także z innych niż osobiste spotkanie form kontaktu. Pamiętaj o myśleniu magiczno-życzeniowym, jakoś to będzie. Zaplanuj, jak o siebie zadbać w tych czasach. Jeśli musisz wyjść, jak się ubrać, gdzie pójść, jak stać w kolejce. Nie minimalizuj zagrożenia, bądź konkretny, zdecydowany i zorganizowany. Mam nadzieję, że po zastosowaniu moich wskazówek poczujesz się lepiej. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Darek Dopierała.